YouTube wczoraj nie wyświetlił wszystkim mojego nowego filmu, także jeśli ktoś nie widział przypadkiem drugiego odcinka Maniaka Tots, to link znajdziecie w opisie i byłoby mi miło, gdybyście oglądali, bo naprawdę mało osób do tej pory ten odcinek widziało. A dzisiaj witam Was już po raz drugi, bo kilka godzin temu pojawił się również inny film na kanale, także jeśli tego również nie widzieliście, to polecam nadrobić zaległości. A w tym momencie witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym będziemy sobie, że tak powiem, można powiedzieć, przewidywać wynik finału Ligi Europy, który już dzisiaj wieczorem przed nami. W finale w Sztokholmie zmierzy się oczywiście Ajax z Manchesterem United. Ja nie mam, że tak powiem, swojego faworyta, drużyny, której bym tutaj jakoś kibicował, natomiast liczę po prostu na dobre widowisko. Także dzisiaj zagramy sobie po prostu dwa mecze w sezonach online, jeden Ajaxem, a drugi Manchesterem, no i porównamy mniej więcej, jak tymi dwoma zespołami się grało, jakie wyniki osiągnęły, no i dzięki temu będziemy mieli takiej oczywiście mocno naciąganą prognozę w wyniku tego dzisiejszego finału. Także jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to zostawcie po prostu kciuka w górę i to będzie jasny znak dla mnie, że chcecie w przyszłości więcej tego typu materiałów. Tak prezentuje się skład Ajaxu, którym dzisiaj sobie zagramy. Są tutaj uwzględnione, że tak powiem, kontuzje, czyli nie grają, nie umieściłem w tym składzie tych, którzy na pewno nie zagrają w tym finale. Nie ma tu m.in. z takiego podstawowego składu na pewno, gdzie on jest. Szynek, który w tym podstawowym składzie gra, Firgewer, środkowy obrońca Ajaxu, zastąpiłem ich tutaj innymi zawodnikami, tak czy siak skład według mnie wygląda naprawdę przyzwoicie. Mój imiennik na ataku Kasper Dolberg. No i zobaczymy, jak ten Ajax sobie dzisiaj w sezonach poradzi. Ajaxowi ogólnie to zwycięstwo by się naprawdę przydało, bo oni przegrali w ostatniej kolejce, można powiedzieć, ligę. Przegrali ten tytuł z Feyenoordem, a jak widzimy, przeciwnikiem Ajaxu dzisiaj będzie drużyna, która awansowała do Premier League, czyli Newcastle United, także no, przeciwnik wydaje mi się gorszy od Ajaxu, natomiast na pewno posiadający takich zawodników, że mogą mnie oni tutaj mocno pokarać, także muszę się skupić, no i miejmy nadzieję, że uda mi się tutaj Ajaxem ten mecz wygrać. Oj, teraz będzie niebezpiecznie, Gaylee się tutaj urywa, jest Sanchez i na całe szczęście Sanchez sobie radzi tutaj w tym przypilnowaniu. Onana wybija daleko piłkę. Jest tutaj wygrane pojedynek główkowy. Ciech. Piłka do Wiltmana. Pytanie, czy dojdzie? Dojdzie. Piłka do Traore. I teraz zobaczmy. Traore na prawym skrzydle ma dużo miejsca. Potrafi zmienić losy spotkania. Właśnie tutaj czarnoskóry skrzydłowy. Zobaczmy. Piłka przed pole karne. Jest tutaj Wiltman. Jeszcze piłkę ma Klasen. Faulowany. To jest rzut wolny. A wydaje mi się, że mamy tutaj specjalistę od rzutów wolnych. No nie jest to Ciech. Jak on się nazywał? Jak się nazywał ten pan od rzutów wolnych? A, jednak go nie ma. I Ciech ma najlepsze statystyki, więc zwracam honor, niech będzie to Ciech. To co, lekkie uderzenie nad murem? Jeszcze zobaczmy, Kasper Dolberg. Dolberg, piłka tutaj do Van de Beeka. Van de Beek, co robi teraz nasz pomocnik? Van de Beek strzela, to leciało chyba do bramki, nie jestem tego w stanie stwierdzić, może będziemy mieli jakąś powtórkę, ale dobrze tutaj sobie wypracował pozycję, no i to mogło naprawdę wpaść do bramki. Dobra tutaj interwencja jednego z obrońców Newcastle, zobaczmy jeszcze jednak to dośrodkowanie. Kasper Dolberg próbował tam wygrać pojedynek główkowy, to się nie udało, ale mamy jeszcze jedną wrzutkę, no i zdecydowanie gorąco pod polem Newcastle w tych ostatnich minutach. Oj, 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 oj. Dośrodkowanie, brawo Onana, chociaż jeszcze będzie trzeba tutaj zablokować tą piłkę, strzał z daleka, poprzeczka i to będzie bramka, ależ tutaj teraz nas przycisnął Newcastle, no i Gaylee wpakowywuje piłkę do siatki, no chyba najlepszy zawodnik Newcastle, jeśli się nie mylę. Onana robił co mógł, pierwsze uderzenie obronił, później była poprzeczka. No i do piłki dopadł znowu zawodnik Newcastle, no i mamy 1-0. Niestety źle rozpoczynamy, można powiedzieć, to spotkanie. Jest dopiero 35 minuta, ale śmiało mogę Wam już teraz powiedzieć, że bardzo ciężko mi się Ajaxem gra. Także jeśli nic się w tym kontekście nie zmieni, to możemy mieć problemy, tym bardziej, że jest już 2-0. 35 minuta, tym razem Perez bodajże i już dwie bramki w plecy. Van de Beek. Van de Beek, no może teraz coś z Traore tutaj zdziałają. Traore na prawym skrzydle, no to jest w końcu szansa dla nas. Dokładna wrzutka, musi być strzał! I nie ma bramki. No jak my nie wykorzystujemy takich sytuacji, to kiedy my chcemy bramki strzelać? No zobaczcie sami. W ostatniej chwili tutaj od bicepsa ta piłka się golkiperowi odbiła, nie wpadła do siatki. Jeszcze jedno dośrodkowanie, jeszcze Klasen. Ale to wszystko jest dalej blokowane, chociaż jeszcze Kasper Dolberg i w dalszym ciągu nie możemy pokonać tego golkipera. Któż to tam stoi na bramce w tym Newcastle, że tak świetnie broni? Zobaczmy, jeszcze Ciech. I to będzie koniec pierwszej połowy. Jasna cholera. A statystyki po tych pierwszych 45 minutach, no nie można powiedzieć, że byłyby na korzyść tych, którzy prowadzą, czyli Newcastle. No my mamy więcej szans, my mamy więcej strzałów, więcej też strzałów celnych, większe posiadanie piłki. Wszystkiego mamy więcej. Prócz tej najważniejszej statystyki, czyli bramek. Kasper Dolberg, piłka do Younesa. No Younes nie jest zbyt aktywny w tym meczu, ale może teraz w końcu coś zrobi. Younes, dośrodkowanie, strzela Ciech! Dobij to, stary! Mamy w końcu bramkę. 52 minuta i chyba jeden z najlepszych zawodników Ajaxu w tym sezonie, który już minął w Eredywizji, strzela dla nas bramkę. Co prawda na raty, ale lepsze to niż nic. 2-1 i mamy jeszcze prawie 40 minut na to, żeby strzelić przynajmniej jedną bramkę, także szanse jak najbardziej są. Ojojoj, fatalny błąd teraz jednego z naszych obrońców. Piłka do Pereza i to jest 3-1. Próbowałem tutaj odebrać piłkę tylko, żeby przeprowadzić zmiany. To się jednak nie udaje. Perez z kolejną bramką. No i słuchajcie, chyba Ajax sobie już nie poradzi i ten mecz po prostu przegra. Także koniec tego spotkania. Ajax mnie totalnie zawiódł. Nie spodziewałem się, że tak słabo może się grać właśnie zawodnikami z Eredivisie. Statystyki macie w tym momencie na ekranie. Kamerka siadła, ale zaraz będzie przy meczu z Manchesterem, także o to się nie martwcie. No mieliśmy dużo więcej szans i powinniśmy wiele więcej bramek niż ta jedna strzelić. Tak czy siak Newcastle skuteczniejszy. No i przed nami Manchester United. Także jeśli chodzi o Manchester, to tutaj tych nieobecnych jest zdecydowanie więcej, między innymi, a raczej przede wszystkim nie będzie Zlatana Ibrahimowicza, z którego również teraz nie mogę skorzystać, nie będzie również chociażby Fellainiego, Bayego, Rocho, także naprawdę tutaj ta jedenastka jest troszkę okrojona, ale tak czy siak ten skład wcale nie wygląda źle. Ja wiem, że tutaj środek obrony Tuanzebe Smalling to raczej nie jest zbyt możliwy środek obrony na ten finał, ale postanowiłem sobie tych zawodników wybrać. Oni w jakim stopniu są brani pod uwagę, także myślę, że jest ok. No i tak się prezentuje ta cała jedenastka Manchesteru, którą sobie dzisiaj przetestujemy. No i dosyć łatwa sprawa przed Manchesterem. Wystarczy, że nie przegrają i wtedy już na pewno ta prognoza dzisiejsza moja będzie na ich korzyść. Także szukamy rywala, no i zobaczymy, jak sobie Czerwone Diabły poradzą. A Manchester United przetestuje dzisiaj Real Madrid, czyli finalista Ligi Mistrzów. Czyli zadanie o wiele, wiele cięższe niż w przypadku Ajaxu, który grał z przyszłorocznym Beniaminkiem Premier League. No ale zobaczymy, jak sobie Czerwone Diabły poradzą. No i zdecydowanie będzie to spotkanie, myślę, ciekawsze. Andre Herrera, zobaczmy teraz, Wayne Rooney, wypuszcza Mkhitaryana, no i zobaczmy, co Ormianin przygotował w tej akcji dla nas. Rooney, piłka do Rashforda, Rashford fenomenalnie się zabrał, Rashford i to jest 1-0, cóż za początek tego meczu dla Manchesteru. No i Rashford, ten zastępca Ibrahimowicza niewątpliwie w tym finale, zdobywa bramkę już w 6 minucie i prowadzimy. Martial, piłka do Rashforda i teraz zobaczmy, Rashford w roli teraz tutaj dośrodkowującego Herrera, 2-0, ależ fenomenalny początek tego meczu przez Czerwone Diabły, no tego to nawet ja się nie spodziewałem. Piłka źle wybita przez bodajże Pepe, wpada pod nogi Herrery, no i Andre Herrera podwyższa na 2-0. O nie, cóż się teraz stało, matko boska, jakim cudem ta piłka się tak niefartownie dla nas odbiła. No chcę zobaczyć powtórkę, bo to jest aż... Dzięki, że pokazałeś swoją piękną bramkę. Dobrze, teraz Pogba, Rashford, czy wygra główkę? No, wygrał. Mkhitaryan, Herrera, Rashford, zobaczmy, Rashford wypuszcza jeszcze Rooney'a, Wayne Rooney, ostry kąt, strzela, nie ma bramki. Koniec pierwszej połowy, jak widzicie, podobne statystyki chyba do tych, jakie mieliśmy w przypadku meczu Ajaxu z Newcastle, tyle że my jesteśmy o wiele bardziej skuteczni niż wtedy. Mamy też w sumie lepszych napastników, więc nie ma się co dziwić. Tak czy jak na razie jest naprawdę dobrze, jeśli to utrzymamy, no to Manchester to Manchester ten mecz powinien wygrać. Antony Martial urywa się teraz tą lewą flanką. Zobaczmy, Martial to jest dobra akcja Francuza. Zobaczmy, Antony Martial szuka teraz partnera. Jest tutaj Rooney! Ależ interwencja Navasa i jeszcze Wayne Rooney! No nie ma bramki, niesamowite! Jak teraz nie padła trzecia bramka dla Czerwonych Diabłów? Rashford, oj teraz szczęśliwie się przy tej piłce utrzymał. Rashford! I znowu Keylor Navas. Cóż teraz za dwie interwencje w krótkim odstępie czasów z zawodnika Manchesteru. Jeszcze Mkhitaryan będzie próbował coś z tego być może wskórać. Andre Herrera obraca się na lewą nogę. Nie, dokładnie jednak strzela. Zobaczmy jeszcze Martial. Martial! Nie ma bramki. Jakim cudem ta piłka teraz przeszła do Ronaldo. No i po tych sytuacjach, w których powinniśmy prowadzić 3-1, jest akcja Realu i mamy remis. No fatalnie to się wszystko znowu układa. Rashford, no strzelmy bramkę, bo na nią zasługujemy. Rashford! Nie dowierzam w to, naprawdę. Rashford, no dawaj, przed chwilą trafiłeś słupek, może teraz się tutaj zrehabilitujesz. Rashford! Rashford! Broni na was dobitka Rooney, proszę, no nie! Dlaczego? No dlaczego te słupki cały czas są? Rashford wypuszcza Rooney'a. Rooney, błagam cię, proszę, Rooney, broni to na was i w końcu strzelamy bramkę numer 3. No ile można było na to czekać? Rashford. 3-2. No i koniec tego meczu. Udaje się wygrać. Bardzo się cieszę, że udało się wygrać. Nawet jakieś trofeum dostałem. Ale chodzi generalnie o to, że znowu było tyle sytuacji, a ja nie mogłem ich znowu wykorzystać, ale na całe szczęście, no tam 10 minut przed końcem Rashford strzelił swoją drugą bramkę. Jak widzicie, zasłużone zwycięstwo z Realem Madryt. Także wychodzi na to, że moja prognoza jest taka, że Manchester wygra z Ajaxem w dzisiejszym finale. Przepraszam fanów Ajaxu, jeśli poczuli się urażeni, no ale tak wychodzi z tego wszystkiego, co tutaj zrobiliśmy. United strzeliło więcej bramek, wygrało swój mecz, Ajax swój mecz przegrał, także sprawa jest chyba jasna. No ale tak czy siak, z niecierpliwością czekam właśnie na to spotkanie. Także piszcie w komentarzach, czy będziecie również oglądali ten mecz i jaka jest wasza prognoza, jeśli oglądacie to przed tym finałem. No i cóż, widzimy się jutro przy kolejnym odcinku na moim kanale. Mówił Goldzor, na razie.